Cieszymy się, że są najmłodsi z nami, przekazujecie Państwo te największe wartości, także to już jest kolejna akcja z naszej strony, dlatego że chcemy, aby nikomu tej biało-czerwonej flagi nie zabrakło. Dla porządku powiem tak, tak jak widzę tutaj Państwa, dla każdego wystarczy. Narodowe Święto Niepodległości w Jaworze świętujemy razem z firmą Korpo. Oczywiście to już jest kolejna inicjatywa z firmą Korpo. Bardzo dziękuję za ten sympatyczny gest ufundowania flag biało-czerwonych. Dzięki temu mogliśmy rozdać je naszym mieszkańcom. Chcemy w ten sposób jeszcze bardziej i ładniej uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Oczywiście miasto wywiesza flagi na głównych ulicach, urzędach, instytucjach, ale zależy nam na tym, aby mieszkańcy z własnej inicjatywy na swoich posesjach, domach wywiesili flagę biało-czerwoną. Jestem przekonany, że będą kolejne takie inicjatywy, aby w żadnym domu jaworskim takiej flagi nie zabrakło i widać, że wielu mieszkańców przyjęło to z dużą otwartością, bowiem właśnie mają już swoją biało-czerwoną flagę, która będzie służyła nie tylko przecież teraz, ale na wiele lat do przodu i bardzo cieszymy się i dziękujemy, że mieszkańcy zechcieli uczestniczyć od odebrać flagi biało-czerwone. Rozdajemy, moi drodzy. Proszę bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Pierwsza będzie. Ja pierwsza. I na domu powieszę, na swoim domu. Pierwszy raz dostałam za 100 lat. Pierwszy raz dostałam, że coś dostałam, szturmówkę, że flagę. Coś dostałam, że się załapałam. Nigdy się nie załapywałam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, jak masz na imię, kolego? Tymek. Tymek, proszę bardzo. Dziadek, nie chcę mówić, dziadek weźmie. Jedna wystarczy na kamienicy? Pewno! No to jak jedna, to jedna. Proszę, dobra. Proszę bardzo, śmiało. Powiewa flaga, gdy tak wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość. Biel, serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Tak uczyliśmy dzieci wierszyków. Brawo i proszę przekazać. Tak jest. Równo, kochana. Bardzo proszę, proszę bardzo. Firma z niemieckim rodowodem, jesteście w Jaworze. Skąd pomysł na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości? 100 lat niepodległości jest bardzo ważne święta i cała Europa jest ważna, że jest niepodległość, jest demokracja i tak dalej. Jest ważne święta i dlatego jest taki pomysł razem z burmistrzem finansować takie flagi i wspólne chcemy świętować i chcemy pokazać, jak ważny jest ten zakład tutaj też w Jaworze. Miła niespodzianka? Bardzo, no Boże, drogi, ja jeszcze pochowałam miesiąc temu męża. To mnie to usatysfakcjonuje troszkę. Uciszy ból. Piękne. Jak oceniacie panowie akcję? Dzisiaj flagi na stulecie. A, bo nieraz chcemy zademonstrować razem święto, a brakuje tej flagi. I gdziekolwiek trudno było kupić. Nieraz chciałby człowiek połączyć się razem z wszystkimi i zademonstrować naszą polską dumę, flagę narodową. No, a to jest piękna akcja. Brawo, brawo panie burmistrzu, brawo, fajnie. Pan już ma miejsce na tą flagę? Oczywiście, jest miejsce na balkonie. Długi balkon, 5 metrów. Zmieści się nie jedna nawet. Szanowni Państwo, przed nami stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada w Jaworze będziemy czcili podwójne święto, to biało-czerwone. Będziemy śpiewać 100 lat Polsko, natomiast także to będzie święto patrona miasta, świętego Marcina. Nie zabraknie rogali świętomarcińskich, rekonstrukcji, bitwy tutaj na rynku. Będziemy składać wiązanki, będzie także msza święta w kościele świętego Marcina. Nie zabraknie atrakcji dla wszystkich, dodatkowo uroczysta sesja w Teatrze Miejskim. Cały harmonogram można znaleźć na stronie jawor.pl i tam wszystkie te informacje pozyskać po to, żeby się przygotować do tego świętowania. Szczególnie zapraszamy najmłodszych jaworzan, aby przekonali się, jak wyglądał marszałek Józef Piłsudski, który tutaj zawita do nas na rynku.